Plac Wacława, kiedyś Koński Targ, to galeria stylów architektonicznych, w które wystroiły się kamienice, hotele, instytucje, sklepy, kawiarnie, etc. Warto przyjrzeć się detalom. Jedyny koń, jaki ostał się na placu, to ten, na którym siedzi święty Wacław, patron Czech. Koń to symbol zdrowia, siły, odwagi, posłuszeństwa, czyli alegoria społeczeństwa, którym kieruje władca. Tak bywało kiedyś. W galerii Lucerna przy placu Wacława, za sprawą Dawida Czernego, święty Wacław dosiada konia, który zdechł z powodu utraty wyżej wymienionych atrybutów. Mówią, że to się zmieni, ale czy na pewno? Rynek Starego Miasta. Jan Hus, spalony na stosie w Konstancji za to, że piętnował korupcję i bogacenie się kleru oraz system opłat za odpuszczanie grzechów. Po jego śmierci narastały w Pradze zamieszki, aż doszło do pierwszej defenestracji i wojen husyckich. Co genialnie opisał Andrzej Sapkowski, ten od Wiedźmina. Na placu Franca Kafki trafimy na rzeźbę promującą czytelnictwo. To ostatnia szansa na selfie, bo książkę może zastąpić smartfon. Dlaczego co godzinę gęstnieje tłum przy ratuszu Starego Miasta? Bo widowisko rozpoczyna najsłynniejszy w Pradze zegar Orloj. Figurki świętych, kostucha, żyd, kogut, etc. to wabiki. Najważniejszy jest zegar astronomiczny z 1410 roku, z czasów, kiedy Ziemia była pętkiem wszechświata. A co pokazuje, to sobie wygooglujcie. Z placu Karola, obok tańczącego domu, przez most Jiraszka dojdziemy do placu Kińskich. A na placu, przy Pałacu Sprawiedliwości, zobaczymy wbity w glebę, oczywiście za sprawą żółto-niebieskich, ruski czołg. To kolejny projekt Dawida Czernego. Z programu obowiązkowego Must See jeszcze parę ujęć Wełtawy z mostem Karola i finał. Ulica Choleczkowa odchodząca z placu Kińskich doprowadzi nas do galerii Futura związanej z Dawidem Czernym. Aby podziwiać ekspozycję, trzeba komuś wejść do dupy. Ale nie dzisiaj. Dawid Czerny w dupie ma turystów i godziny otwarcia galerii. Może Futura znaczy do dupy?